Witamy Państwa serdecznie z legendarnego Wembley. Przed nami... prawdziwa futbolowa uczta. Spotkanie komentować będą Dariusz Szpakowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy na kolejny mecz w zaciętych rozgrywkach Division Rivals. Jacku, zapowiada nam się widowisko. Jako że mecz jest towarzyski, powinno być spokojnie, bez ordynarnych, niebezpiecznych fauli. Takie spotkanie o umiarkowanej intensywności. Może dogrywać. Witzel. Zabrał mu piłkę niemal z nogi we własnym polu karnym. Lukaku już czeka na piłkę przy dalszym słupku. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Ładny atak skrzydłem, no i może dośrodkowywać. Na ekranach widzimy teraz, w jakim ustawieniu zagrają gospodarze. No, jak widzimy, mamy tutaj tak zwany diament, czyli ma tam teraz sporo miejsca. A mamy to! Mamy pierwszą bramkę tego spotkania. Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu chyba po prostu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Zobaczmy, co się stało. Zawodnik z łatwością omija obrońcę. Bez większego trudu umieszcza piłkę w siatce. Ależ to było ładnie rozegrane. Jeden do zera. Przewaga nie jest bezpieczna. Number 10, Lionel Messi. Występ w tym meczu oznacza, że rozegra równo 400 spotkań w tym klubie. 400 spotkań w tym samym zespole to jest coś. Rzadko zdarzają się zawodnicy tak przywiązani do jednych barw. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. To może być wyrównanie. Ajajaj, jednak nie ma bramki. Kibice już widzieli piłkę w siatce. Bramkarz odetchnął z ulgą, ale wie, że zagrożenie nie minęło. Będą się starali o kolejne takie sytuacje. King. Artur zostawił za sobą trochę boiska. Joshua King. Suarez. Już blisko pola karnego. Suarez musi to trafić. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Świetnie uwolnił się od obrońców, a później, będąc już sam na sam z bramkarzem, nie zmarnował tej doskonałej okazji. Może spójrzmy teraz na spokojnie, jak to wpadło. Cóż, ewidentnie nie jest to gol sezonu, ale takie sytuacje z bliska też trzeba wykorzystywać, zwłaszcza po akcji całej drużyny. Bramkarz był tu zupełnie bezradny. No i mamy 2 do 0. Zobaczymy, czy rywale zmienią swoją taktykę. No, minął obrońcę znakomicie. Joshua King. Aj, no niestety, nie ma gola. Messi. Messi, ale szut danie broni. Insigne. Lukaku. Romelu Lukaku jest dobrze ustawiony. Co zrobi? Z tej pozycji może uderzyć. Co za przejęcie w obronie, a mogła być bramka. Znakomite podanie Suareza na wolne pole. Messi przed szansą i piłka w siatce. Absolutnie rewelacyjny Messi. Znowu strzela. Jest hat-trick. Co za występ Argentyńczyka.
I kolejny jego gol. Każdy strzał zamienia dzisiaj na bramkę. Na pewno będzie długo wspominał ten mecz. Jest dziś w wybornej formie. Najwyższa pora, by po utracie kolejnej bramki rywale się obudzili. Aleksandro dobrze przesuwa się z piłką. Atakuje, ma komu zagrać. Nie udało się wyjaśnić sytuacji, z tego wciąż coś może być. Dembele. Messi. Odebrał mu piłkę w ważnym momencie. Axel Witsel. King. Ładny atak pozycyjny. Cierpliwie wyczekują na okazję do strzelenia bramki. King. Insigne. Lorenzo Insigne. Jak wykorzystają z takiego miejsca, padają bramki. No, bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Rzuty wolne z takiej odległości zawsze są niezwykle groźne. Bramkarz musi zachować koncentrację. Aj, zupełnie niecelny ten strzał z rzutu wolnego. Nie miał pomysłu, jak go wykorzystać. A szkoda, bo stąd można było bardzo ładnie uderzyć. Widywaliśmy już takie bramki wcześniej. Artur. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Lionel Messi. No i strata piłki. Miał świetny pomysł, lob do wychodzącego kolegi. Axel Witsel. Insigne. No, może coś z tego będzie. Ofiarnie teraz interweniował. Zablokował ten strzał. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Świetnie piąstkuje. Kapitalnie teraz Laporte. Dobre przejęcie. Lorenzo Insigne, to musi wpaść. Ależ teraz ważna interwencja, gdyby... Może być groźnie po tym prostopadłym podaniu. Prostopadłe podanie. To mogła być groźna kontra, ale jednak została zatrzymana. Ależ okazja Messiego. No może teraz. Brawa dla obrońcy za tę interwencję. Witsel. Dobrze próbował, ale stracił. Messi. No brawo, świetne wyjście z wodem. Verratti niedobrze, piłka u rywala. Bardzo dobry odbiór. King. Niestety strata piłki. I tak oto tracą piłkę. Aleksandro idzie do przodu. Lukaku ma teraz trochę miejsca. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Świetnie uwolnił się od obrońców, a później, będąc już sam na sam z bramkarzem, nie zmarnował tej doskonałej okazji. Przy strzale z takiej odległości bramkarz zawsze stoi na straconej pozycji. Może próbować jakichś pajacyków, ale jeśli zawodnik z piłką wie, co robi, to wykończenie jest czystą formalnością. King. Insigne. Artur. Aleksandro. Może dośrodkować. Walczą teraz o piłkę. Aleksandro. Zawodnik był na spalonym. Do jednego to rezultat po pierwszych 45 minutach.
Leo Messi w najlepszym wydaniu. Absolutna dominacja Argentyńczyka na boisku. Istotnie, gra dzisiaj dobry mecz. Wystarczy spojrzeć na wyświetlaną właśnie analizę jego strzałów. Ambitnie i przede wszystkim skutecznie. Będzie się chyba śnił bramkarzowi rywali po nocach. Zaczęli. Druga połowa rozpoczęta. Gwizdek. Rzut wolny. Szybko wykonany rzut wolny. Świetne wejście. Wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Rivaldo. Beratti się chyba pospieszył i strata. Insigne. Alexandro. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Próbował nawet udać. Dobre podanie za plecy obrońców. Dogrywa piłkę do lepiej ustawionego Luis Suarez. Z tej pozycji może uderzyć. Tak, tak, bramka, piłka w siatce. Niesamowita reakcja kibiców. Fantastycznie wypracowana sytuacja. Wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. Zgodzą się Państwo, że jest to bardzo jednostronne spotkanie. Trochę się zbliżył do pola karnego. Robi się niebezpiecznie. Insigne, to musi wpaść. Ter Stegen popisał się refleksem. Wspaniała interwencja. Ale obrońcy stanęli na wysokości zadania i wyjaśnili sytuację. Rozpoczynają kontratak. Strata, a kontra zapowiadała się obiecująco. Dobry, skuteczny odbiór. Nic nie zapowiadało takiego przebiegu tego spotkania. Owszem, ale w meczu chodzi o to. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Idzie do przodu. Szansa na oddanie strzału. Dobrze teraz odczytał intencję. Przejął piłkę. Świetnie dzisiaj Lukaku na dobieg. Lorenzo Insigne. Czyste zagranie, przejmuje piłkę. Lionel Messi. Dembele. Suarez. Dembele. Z tego może... Ależ mu teraz wyjął tę piłkę. Dobrze próbował, ale stracił. Politano. Poza boczną linią piłka będziemy mieli wrzut z autu. Przy piłce Rivaldo. Messi. Przeciwnik traci piłkę, nie ma faulu. Nabiera tempa, wciąż utrzymuje się przy piłce.
Zobaczmy, co zrobi. Dogranie w kierunku Higuaina. Aj, słabe wybicie obrońcy. Wciąż jest zagrożenie. Romelu Lukaku. Lukaku przed szansą. I mamy bramkę. Świetnie, Lukaku. Świetnie to wykończył. Właściwy człowiek we właściwym miejscu. 4-2. Bramkowa przewaga daje pewien komfort, ale wystarczy jeden błąd i robi się naprawdę gorąco. Robert Lewandowski. Dobrze, Lewandowski. Ależ tam się przedarł. Jest gol Roberta Lewandowskiego. Fantastycznie się zachował w tej sytuacji. Bramkarz próbował, wyciągnął się, już się wydawało, że sięgnie piłki. No i w zasadzie sięgnął, ale za mało, żeby nie wpadła do bramki. Pięć do dwóch. Wynik nie dziwi. Postawa obrońców zdecydowanie tak. Lewandowski, dobrze, ładne podanie na dobieg. Lewandowski przed szansą. I piłka w siatce. Fantastycznie wypracowana sytuacja. Wyjście sam na sam z bramkarzem i przepiękny gol. Takie akcje jak ta można z przyjemnością oglądać wiele razy. Zawodnik znakomicie wyczekał, ustawił się do tej centry i w końcu uderzył piłkę bez przyjęcia. Ten wolej na pewno będzie kandydował do grona najpiękniejszych bramek minionego tygodnia. 6 do 2, wyraźna przewaga, której nie da się łatwo roztrwonić nawet przy niezbyt dysponowanej obronie. No, mocny pressing, musi zrobić coś z piłką. Goście kompletnie zdeklasowali przeciwnika, prawda Jacku? Wydaje mi się, że nawet kibice gospodarzy nie wierzą w zmianę wyniku. Lukaku na dobieg. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Faul, tak, ale sędzia stosuje przywilej korzyści. Rozpoczną od rzutu wolnego. Nie wiem, czy to zagranie zasługiwało na jakąkolwiek inną decyzję arbitra. Żółta kartka i mamy chwilową przerwę w grze. Tak, to dobra decyzja. Zawodnik próbował wykorzystać przewagę i było to stanowczo niesportowe zachowanie. Teraz może się to zemścić na jego drużynie. Do końca regulaminowego czasu jeszcze 10 minut. Ależ okazja Messiego! Brawo, ładna, a co najważniejsze, skuteczna parada bramkarza. Był na posterunku, miał obronić to uderzenie i obronił. Oby więcej takich udanych interwencji. Niestety zmarnowana wrzutka w pole karne, piłka minęła słupek i wyszła na aut bramkowy. Fatalnie główkowo, jak widzimy, zmarnował doskonałe dogranie, nawet nie trafił w światło bramki. Piłka z narożnika posłana przed linię pola karnego. Znakomity zwód, pewnie mija obrońcę. Będzie okazja do kontrataku. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. Strzał na bramkę. I broni to Ter Stegen. Świetnie się zachował Niemiec w tej sytuacji. Dośrodkowanie z narożnika boiska. Obrońca wyjaśnia sytuację. Chwila oddechu. Marco Verratti. Pole karne, będzie ciężko.
Chyba nie całkiem mu to wyszło. Zdaje się, że nieczysto trafił piłkę przy tym uderzeniu. Jakoś tak czubkiem głowy zamiast czołem. Może zobaczymy to w powtórce. Mija 86. minuta. 4 do końca. Politano. Jest groźnie, może strzelać. Ter Stegen odbija, jeszcze gramy. Ależ przeczytał to jak profesor. Będą kontratakować. Lewandowski za plecy obrońców, piłka mija obronę. Ale z takiej odległości spodziewamy się lepszych strzałów. A nie o takie uderzenia chodziło trenerowi na przedmeczowej odprawie. Poziom trudności nawet nie treningowy. Po raz ostatni zagwizdał sędzia w tym spotkaniu. Koniec. A jaki twoim zdaniem mecz rozegrał dzisiaj Messi? Fantastyczny mecz. Długo go będzie pamiętał. W końcu niecodziennie można ustrzelić hat-tricka.